Ostatnimi dniami jakoś tak Duch Święty pobudził mnie, abym dzisiaj was i siebie zabrał w taką duchową podróż. Abyśmy odwiedzili miejsca, po których Jezus chodził. A więc będziemy mówić o wydarzeniach w Kafarnaum. Sam, kiedy przyglądałem się tak bliżej, kiedy analizowałem, kiedy zasięgałem informacje z Biblii, jak również z historycznych źródeł, to zaskoczony zostałem. Bo do tej pory jakoś tak nie zauważałem to, co w Biblii jest pokazane i w jaki sposób jest pokazane. Odczytamy fragment z Ewangelii Łukasza, 5 rozdział. I będziemy czytać od 17 wersetu do 26. I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy. A w nim była moc Pana ku uzdrowieniu. Że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed nim. Ale nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach. I przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. I ujrzawszy wiarę ich, rzekł: Człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić: Któż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? A Jezus poznał myśli ich i odpowiadając, rzekł do nich: Cóż to rozważacie w sercach waszych? Co jest łatwiej rzec? Odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec: Wstań i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: Powiadam ci, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. I zaraz wstał przed nimi, podniósł to, na czym leżał. I odszedł do domu swego, chwaląc Boga. I zdumienie ogarnęło wszystkich. I chwalili Boga. I byli pełni lęku, mówiąc: Niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj. Aż w 3 Ewangeliach znajdujemy opis tego dziwnego wydarzenia w Kafarnaum. Zostało opisane przez ewangelistów Mateusza, Marka i Łukasza. Kafarnaum położone było w pobliżu jeziora Genezaret. I w Nowym Testamencie Kafarnaum ustępuje jedynie Jerozolimie. A więc było dość znacznym miastem i dość ważnym i dość znanym. Kafarnaum było wówczas miejscowością przygraniczną z miejscem poboru podatku celnego. Po uwięzieniu Jana Chrzciciela Jezus przeniósł się z Nazaretu do Kafarnaum i tam zamieszkał. Oto fragment z Ewangelii Mateusza, który o tym mówi. 4 rozdział, 12 werset do 17. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei. I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: Ziemia Zebulona, ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, za Jordanie, Galileja pogan, lud pogrążony w mroku, ujrzał światłość wielką, i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność.
Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. A więc widzimy z Pisma Świętego, że Jezus zamieszkał Kafarnaum. W Kafarnaum też stał dom Piotra i Andrzeja, w którym często Jezus zatrzymywał się. Widząc pyszny stan miasta, Jezus głosił upamiętanie dla tego miasta, czyli potrzebę zmiany postępowania. Ogłaszał przybliżenie się Królestwa Bożego i nauczał często w synagodze. Większość mieszkańców Kafarnaum odrzucało naukę Jezusa i nie zastosowali ją w życiu, a niektórzy nawet wyśmiewali Jezusa i to, co on głosił. Pomimo tego Kafarnaum było świadkiem wielu czynów Jezusa. Nigdzie nie dokonał Jezus tyle cudów, co w tym mieście, czytając Pismo Święte. Bardzo jasno to zauważamy. To w tym mieście, w Kafarnaum, Jezus uzdrowił teściową Szymona. To w tym mieście, w Kafarnaum, uzdrowił sługę setnika. Uzdrowił niewiastę mającą krwotok. To w tym mieście uzdrowił opętanego. To w tym mieście przywrócił do życia córkę Jaira. I wiele innych uzdrowień Jezus dokonał. Józef Flawiusz, historyk żydowski, wspominając Kafarnaum, wyraził się w ten sposób. Był w tym czasie dostępny lekarz. Chcę powiedzieć, że ten lekarz, jego imię jest Jezus, który leczy swoim słowem i który wszystko może, jest dostępny dla ciebie i dla mnie teraz. Według Nowego Testamentu Jezus chodził po wodach jeziora Tyberiackiego. Uczniowie, gdy widzieli, zadrżali z przerażenia. Dzisiaj ten sam Jezus chce ciebie i mnie przeprowadzić przez jezioro twoich burz i doświadczeń. Chce, abyśmy stawiali kroki wiary, patrząc się nie na nasze możliwości i nie na to, co jest wokół nas, ale ufając i patrząc się na tego, które idzie przed nami, i na Jego możliwości w nas. Kafarnaum aż 16 razy imiennie wzmiankowane jest w Ewangelii. Lokalny celnik o imieniu Mateusz pewnego razu zaprasza Jezusa do swojego domu. Jezus nie wzgardził zaproszeniem tego grzesznika, ale razem przy stole spożywają posiłek. To wydarzenie w Kafarnaum dla wielu nie podobało się. Zburzyło faryzeuszy i religijnych ludzi, którzy sprawowali pieczę nad życiem religijnym i społecznym ludności. Zaczęli mówić z pogardą o Jezusie. Ten Jezus, pokazując palcem na Niego, z grzesznikami i celnikami je przy jednym stole. Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza opisują, że gdy zmarła córka Jaira, jednego z przełożonych lokalnej synagogi, to wtedy ten ojciec, nie widząc wyjścia w smutku, który doświadczał z powodu śmierci ukochanej córki, nie zawahał się, aby zwrócić się do Jezusa o pomoc, dlatego że nie widział żadnego wyjścia. Odważył się, przełamał barierę, która była w nim i zwrócił się do jedynego źródła. I oczywiście nie zawiódł się. Wspomniane teksty opisują, że Jezus zwrócił się do tej zmarłej dziewczynki w języku aramejskim, co wskazuje na to, że język ten był w Kafarnaum używany w tamtym czasie. Prawdopodobnie był nie jedynym językiem,
którym ludzie się posługiwali. Bowiem, jak podaje Oxford Encyclopedia of the Bible and Archaeology, we wschodniej części Jeziora Galilejskiego dość powszechnie używano również języka greckiego. Kafarnaum było kiedyś znaczną osadą rybacką, leżącą na trasie drogi prowadzącej z Egiptu do Mezopotamii. W czasach starożytnych stacjonowały tu mały, choć znaczący garnizon wojskowy oraz wielu celników przebywało w tym mieście. Ponoć liczebność miasta przekraczała nawet 100 tysięcy mieszkańców. Kafarnaum z racji, że Jezus tam mieszkał, nazwane zostało miasto Pana i miasto pocieszenia, chociaż miało inne swoje znaczenie. Lub po prostu zostało nazwane miastem Jezusa. Dzisiaj można zobaczyć i być świadkiem, kiedy ci, co jadą, zwiedzają, jest tam napis. Było urodzajną miejscowością Kafarnaum i bogatym osiedleniem granicznym między Galileją i Galanem, a bogactwo swe zawdzięcza położeniu geograficznemu. Strategiczny szlak, liczne karawany, tysiące kupców i wędrowców, masa towarów i dostęp do wody przynosiły mieszkańcom liczne zyski. A więc nie było to miasto biedne, ale należało do bogatych. Być może właśnie ta masa różnorodności towarów i ludzi przyzwyczaiła tych mieszkańców do wielości kultur i różnych religii. Zobojętniła na wartości duchowe, które dość nisko, można powiedzieć, ocenione zostały. Jednak sławę swą to miasto naprawdę zawdzięcza Jezusowi z Nazaretu, który uczynił Kafarnaum ośrodkiem swej misyjnej pracy. I wiele czasu Jezus tam spędził. Ewangelia, mówiąc o Kafarnaum, przekazuje dzisiaj nam ostrzeżenie, że z powodu wyniosłości tego miasta i złego stanu serc tych ludzi i braku większej relacji czy reakcji na Jezusa nauczanie, to miasto usłyszało bardzo przykre i żałosne przepowiednie przez samego Pana Jezusa Chrystusa, który skierował słowa wobec tego miasta. W Ewangelii znajdziemy to, co Jezus powiedział. Ale powróćmy do naszego fragmentu. Ten fragment, który był czytany na samym początku. Analizując to wydarzenie, dowiadujemy się, że miało miejsce w przeciętny, zwykły dzień i stało się pewnego dnia. Nie był to dzień jakiś szczególny, był to zwykły, zwykły, przeciętny dzień. Dzień, który nie odróżniał się od innych. Wielu ludzi w Kafarnaum myślało, dzisiejszy dzień będzie kolejnym zwykłym dniem. Będzie podobny do wczorajszego i nic szczególnego się nie wydarzy. Ale Bóg miał swój plan. Bo wiedział, Bóg wiedział, Bóg wiedział. Pomimo, że nikt z ludzi jemu tego nie powiedział wcześniej, to Bóg i tak już wcześniej wiedział. Wiedział, że chory będzie przyniesiony razem z łóżkiem do miejsca, gdzie Jezus będzie w tym domu. I że wydarzy się coś dziwnego, podwójny cud uzdrowienia. W tym zwykłym, szarym dniu, gdzie wielu nie oczekiwało na coś szczególnego od Boga, Jezus, wracając ze swojej misji, powrócił do Kafarnaum i był w domu. Prawdopodobnie był to dom Piotra, bo często tam przybywał. Wielu chrześcijan, przychodząc kolejny raz na nabożeństwo,
Niedziela i znowu następna niedziela. Nie spodziewają się nic szczególnego, choć wierzą, że Jezus jest tutaj, że On jest obecny. On to powiedział i zagwarantował. Wiedzą również, że mają potrzebę Bożego uzdrowienia. W życiu duchowym i cielesnym mają tak wiele miejsc chorych, które potrzebują Bożego dotknięcia. Ale z tym wielu chrześcijan nie przychodzi do Jezusa. Często zwraca się do wszystkich, ale Jezus jest na końcu. Nie przynoszą Bogu to, co ich boli. Czasami potrafią powiedzieć to bliskim i dalekim, ale nie powiedzą to najbardziej odpowiedniej osobie, samemu Bogu. W rezultacie często pozostają w takim samym stanie zmagania się ze sobą. I często są zmęczeni. I często na nowo przychodzi kolejny dzień. Przychodzi kolejna niedziela. Przychodzi kolejna szansa i możliwość. I nic się nie zmienia. Dlatego, że nie oczekują. Dlatego, że często brak wiary. Brak wiary, aby uwierzyć, że dzisiaj będzie niezwykły dzień. Że dzisiaj będzie szczególny dzień. Jezus był znany dla ludzi w Kafarnaum. Dla niektórych jako dobry, a dla niektórych jako dziwak. Niektórych w innym czasie uzdrowił i dość szybko rozniosła się wieść o nim. Jezus powrócił do miasta i tłum zaczął gromadzić się. Przychodzili ludzie, kierując się różnymi przyczynami. Dzisiaj, gdyby zapytać się, większość ludzi, którzy przychodzą do budynku kościelnego na nabożeństwo, po co przyszedłeś, by nie wiedzieli, jak odpowiedzieć. Dlatego, że często nie ma oczekiwania. Często jest tylko przyzwyczajenie. Nie oczekują zmiany, chociaż wiedzą i wierzą, że ją potrzebują. I dlatego nic się nie dzieje. Jest po prostu zwykła następna niedziela. Jest po prostu zwykłe następne nabożeństwo. Ale Bóg ma swój plan. Bóg nie chce, aby tak było. Bóg chce, aby każde nabożeństwo, aby każda niedziela, aby każdy następny dzień, który Bóg ci dał dożyć, aby był szczególny dla ciebie. Aby Boża chwała i moc była nad tobą. I abyś ją przyjął i z niej skorzystał. Jezus, gdy powrócił do miasta, do Kafarnaum, to tłum zaczął się gromadzić. I ludzie przychodzili. Przychodzili w różnym celu. Niektórzy przychodzili, bo widzieli, jak inni podążali w tym kierunku. Jak wiele ludzi ma dobre przyzwyczajenie. Dlaczego idziesz do kościoła? Bo inni idą. Po prostu dlatego, bo jest niedziela. Jest to za mało. Jest to dobre przyzwyczajenie, ale bardzo płytkie i bardzo mało możesz odebrać. Ale Bóg ma swój plan. Niektórzy w tym mieście przychodzili, bo lubieli słuchać nauczania Jezusa. I dzisiaj wiele ludzi lubi posłuchać kazanie. Lubi usłyszeć, co dzisiaj pastor nam powie. Kiedyś też tak było. Ludzie przychodzili, aby posłuchać, co Jezus nam powie. Ale nie było widać żadnych zmian w ich życiu. A to już następny element. W tamtym mieście, w Kafarnaum, niektórzy nie tylko, że nie mogli pokazać żadnych zmian w swoim życiu, ale słuchając Jezusa, słuchając Bożego Słowa, słuchając, co Jezus mówił, nawet podważali to i wyśmiewali. Byli też i tacy, którzy na widok Jezusa zaczynali od razu dużo myśleć. Od razu wiele myśli pojawiało się w ich głowach. Ciekawe, co tym razem Jezus nam powie? Tamtym razem powiedział to, a innym owo.
Ale co dzisiaj on nam powie? Przecież bardzo dużo wiemy. Wiele chrześcijan przychodzi do zboru. Przecież ja Boże Słowo znam, nic nowego. Pastor dla mnie nie powie. I rzeczywiście tak się stanie według twojej wiary. Ale Bóg ma swój cel. Bóg chce, aby wszystko było inaczej. Abyś to, co tak bardzo znasz według siebie, zobaczył i zrozumiał, że znasz omalże nic. Byli tam tacy ludzie, którzy uważali, że bardzo dużo wiemy. Jesteśmy religijni, jesteśmy faryzeuszami i nauczycielami zakonu. Dzisiejszym językiem można powiedzieć, przeczytałem Biblię już nie raz, ale kilka razy. A nawet potrafiłem zauważyć, że pastor gdzieś się przejęzyczył. Czy kaznodzieja coś powiedział nie tak. Czy ludzie w Kafarnaum, kiedy słuchali Jezusa, kiedy przyszli z takim nastawieniem, pomimo, że wszystko wiemy, pomimo, że nic on nam szczególnego nie powie, ale posłuchamy i ocenimy tego nauczyciela według naszych standardów. I oto w takiej sytuacji niespodziewanie dla zgromadzonych, nagle ma miejsce coś dziwnego. Coraz bardziej dochodzi dziwny głos gdzieś z góry. Gdzieś coś tam chyba się dzieje. To chyba na dachu coś się dzieje, bo sufit zaczyna pruszyć i się ruszać. No tak, już widać mały otwór, a teraz coraz większy, a teraz bardzo duży. Co oni tam robią? Ludzie zachodzą w głowę i nie mają odpowiedzi. Co im przyszło do głowy? A to było odwrotnie. Co im przyszło do głowy, że o to się pytali? Zgromadzeni pytali się, po co oni tam weszli? Ale ci na dachu dobrze wiedzieli, co robią. Bóg wie, patrząc się z góry, widząc wszystko doskonale, On wie, co On robi, używając tych, których powołał. On wie, gdzie uderzyć, On wie, gdzie dziurę zrobić, czy otwór, jeżeli potrzeba, aby Boża chwała miała dostęp do zamkniętego miejsca. To oni tam na dachu, ci, którzy wierzyli, przygotowują ręczną windę, którą do tej pory ludzie nie widzieli, którą użyją do spuszczenia chorego człowieka. Już widać łóżko, jakie jest spuszczane, a chory leży na nim. Tego jeszcze ci ludzie w życiu nie widzieli. Ludzie ustępują i robią miejsce, aby łóżko z chorym nie spoczęło na ich głowach. Kiedy Boże jest poruszenie, wtedy człowiek nareszcie rozumie, że powinien ustąpić i dać miejsca dla tego, co ma się wydarzyć. Oczy wszystkich nagle się tak jakby powiększyli, tak jakby zadają pytanie, co teraz będzie. A napięcie wzrosło do maksimum. Ale Jezus nic nie został zaskoczony. To tylko ludzie, to tylko oni, to tylko zgromadzeni, którzy nic się nie spodziewali. Ale Jezus się spodziewał, bo wiedział, że ten chory będzie. Jezus wiedział, że tych czterech przyniosą go do Jezusa. Bo ten chory nie może przyjść sam. On jest zbyt słaby. Jest niemożliwe, aby on sam przyszedł. On potrzebuje pomocy. Jezus o tym wiedział. Jezus wiedział. Jezus widział wielką, czynną wiarę. Nie tylko same słowa, ale wiarę i niesamowite poświęcenie tych, co chorego przynieśli. Widział ich wysiłek i ich cel, aby nawet za cenę rozebranego dachu chorego położyć przed Jezusa. I tak się stało. Z powodu tłumu nie mogli go wnieść do środka, kiedy przyszli pod ten dom. Ale
ci, którzy go odnieśli, tego chorego, myślą, no, nie rezygnujemy. Nie weźmiemy go z powrotem do domu. Wierzymy, że jest rozwiązanie. Oni nie rezygnują, ale pokonują przeciwności. Nie poddają się. I aby było możliwym to, co postanowiliśmy, uczynimy coś więcej. Nie tylko przyniesiemy pod ten dom, ale uczynimy coś więcej. I wytężymy jeszcze bardziej nasze siły. I teraz po schodach, bo często tak te domy były budowane, że były wejścia na dach. Myślą, wyjdziemy wyżej. Skoro nie ma tutaj miejsca, wyjdziemy wyżej. I weszli na ten dach, zanieśli tego człowieka chorego z tym łóżkiem. Dlatego, że mieli mocne postanowienie. Co znaczy mocne postanowienia, mocna decyzja, niezachwiana wiara? Nie mamy wzmianki, jaką wiarę ten chory miał, ale mamy wzmiankę o wierze tych, którzy nieśli chorego. Często chora osoba, osoba, która potrzebuje uleczenia, Bożego uzdrowienia, Bożego dotyku, zmiany swojego życia, często ona ma zbyt małą wiarę i potrzebuje tych, którzy są obok, którzy są silniejsi, którzy są zdrowsi, których stać, aby wziąć chorą osobę i nieść, przynieść w odpowiednie miejsce, tam, gdzie jest Jezus. I ci ludzie uczynili to dla tego chorego. Można się zapytać, czy ja uczyniłbym podobnie? Czy ja jestem tą osobą, która jest gotowa uczynić to, gdy widzę potrzebę chorego? Teraz, gdy Jezus widząc to wszystko, a zwłaszcza ich wiarę, mówi do chorego, odpuszczone są ci grzechy twoje. Ważne do zapamiętania. Uzdrowienie wewnętrzne, czyli duchowe, winno nastąpić przed uzdrowieniem zewnętrznym, czyli cielesnym. Jezus zachował taką kolejność. Brak uzdrowienia duchowego może być przeszkodą do uzdrowienia cielesnego. Jezus poznał myśli uczonych i faryzeuszy, którzy podważali boski autorytet Chrystusa, którzy mówili, zbluźnił. Wtedy Jezus wyraźnie im powiedział, że Syn Człowieczy ma moc. Syn Człowieczy ma moc. Gdzie? Na ziemi odpuszczać grzechy. Wiele ludzi mylnie rozumie i myślą, że po śmierci jest jakaś szansa, jakaś możliwość, jakieś wyjście, jakieś odkupienie, jakieś oczyszczenie, jakieś wybawienie. Jezus bardzo wyraźnie powiedział, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, a więc zanim człowiek żyje. Po tych słowach zwrócił się Jezus do sparaliżowanego. Powiadam ci, wstań. A więc chory usłyszał słowa Jezusa skierowane do niego osobiście. Jezus powiedział, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. Do Jezusa chory był niesiony przez innych razem z jego łożem. Ale po uzdrowieniu on szedł i niósł swoje łoże. Czy widzicie różnicę? Ta różnica następuje po uzdrowieniu. Jest to widoczne. Dzisiejsze zwiastowanie zakończę pytaniem, ale też oczekuję cichej, ale szczerej odpowiedzi. Odpowiedz Bogu, nie dla mnie. Przez opis tego wydarzenia, czy Bóg powiedział coś do ciebie? Czy pouczył coś ciebie?
Czy przychodząc dzisiaj na kolejne nabożeństwo oczekiwałeś właśnie dzisiaj przejawienia się Bożej mocy dla twojego życia? Czy tylko spodziewałeś się posłuchać, ocenić i pójść do domu? Opis tego wydarzenia udziela lekcję dla zdrowych, by wspierali chorych, przynosząc ich przed Jezusa, pokonując przeszkody, bo chory ich pokonać nie może. Uczy tych, którzy mają się dobrze, by pamiętali o tych, którzy mają się źle. Przypomina, że chorzy potrzebują pomocy i usługę zdrowych. To wydarzenie mówi o tym. A gdy chory jest uzdrowiony przez Jezusa, to wydarzenie mówi mu, aby zabrał ze sobą łoże, na którym został przyniesiony. Dlaczego? Po co? Czy ma jakieś to znaczenie? Jezus nic nie mówił, co nie miało znaczenia. Wszystko ma znaczenie, co Bóg mówi, nawet jeżeli my do końca nie rozumiemy. Łoże dla tego chorego miało być przypomnieniem jego uzdrowienia, że to Bóg, że to Jezus, ten, który wszystko może, pomimo że był odrzucony, poniżony przez wielu, że ten Jezus, ten, który ma boski autorytet i moc, że to Jezus dokonał to uzdrowienie swoją łaską, dotykając się swoją mocą chorego. To Bóg okazał swoją łaskę. To Bóg uczynił to, a nie człowiek. Łoże jest jak świadczący przedmiot Bożej mocy i Bożego uzdrowienia. Czy masz taki przedmiot w swoim życiu? Czy pamiętasz, który świadczy o tym, co Bóg dokonał dla ciebie w przeszłości? Czy być może Bóg dotykał ciebie, uzdrawiał, pomagał, podnosił, rozwiązywał twoje problemy, wspierał ciebie, leczył, ale ty zapomniałeś o swoim obowiązku. Zaniedbałeś, zostawiłeś. I myślisz, że to nic takiego. Otrzymałem od Boga. Jezus mnie dotknął. A tamto się nie liczy. Wszystko się liczy, co Bóg mówi do ciebie. I chciałbym dzisiaj zachęcić każdego z nas, abyśmy prosili Boga, aby Duch Święty otwierał nasze duchowe uszy, abyśmy słyszeli, co Duch mówi do zboru. Powstańmy do modlitwy. Boże Święty, przed Tobą jesteśmy zgromadzeni. I dziękujemy Tobie, że Ty jesteś naszą ostoją, naszą mocą, naszym uzdrowieniem, naszą twierdzą. Dziękujemy Tobie, Panie, że poprzez Twoje słowo Ty przypominasz nam to, co wiemy, to, co już wcześniej nam powiedziałeś, a wielokrotnie my zapominamy. Ale również ukazujesz nam coś, co do tej pory nie dostrzegaliśmy. Również ostrzegasz, Panie, że to miasto, w którym Ty przebywałeś i dokonywałeś tak wiele cudów, to miasto pewnego razu usłyszało bardzo przykre słowa, które wypowiedziałeś. Panie, dopomóż dla każdego z nas. Panie, dopomóż dla tej społeczności, dla Twojego Kościoła. Moim braciom i moim siostrom, dopomóż dla mnie, abyśmy, Jezu, nie tylko oglądali chwałę Twoją i moc, nie tylko podziwiali, nie tylko słuchali Twojego słowa i Twojego nauczania,
ale abyśmy dali miejsce w naszym życiu na zmianę, na oczyszczenie, na uzdrowienie duchowe i cielesne. Abyśmy, Panie, zawsze pamiętali, co również Ty mówisz, gdy jesteśmy już uzdrowieni, dotknięci Twoją mocą, że mamy coś uczynić, że mamy o czymś pamiętać, o tym, co świadczy i przypomina, że to tylko jedynie Twoja łaska i Twoja moc uczyniła. W imieniu Jezusa odbierz wszelką chwałę, cześć i uwielbienie. Halleluja. Chciałbym umożliwić, jeżeli masz potrzebę, jeżeli masz takie życzenie, jeżeli chcesz oczekiwać od Boga więcej jak do tej pory, jeżeli wierzysz, że ta niedziela może być szczególną dla Ciebie, dlatego że Jezus, tak jak Pismo Święte powiada, ten pierwszy werset, który odczytaliśmy, że w Nim była moc Pana ku uzdrowieniu. Ja wierzę, że ten Jezus jest dzisiaj. Ja wierzę, że On nie utracił swojej mocy. I On dzisiaj ma moc dla Ciebie, jeżeli jej potrzebujesz. Jeżeli masz życzenie, abyśmy byli tymi czterema mężami, którzy mogą przynieść Ciebie przed boski tron. Jestem jeden z nich i wierzę, że inni są również, aby to uczynili i wsparli Ciebie i pomodlili się razem z Tobą. Jeżeli masz takie pragnienie, zachęcam. Przyjdź tutaj, uklęknij, a podejdziemy i będziemy Ciebie wspierać w modlitwie i modlić się w Twojej sprawie.
Yeah.